Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam każdego i wszystkich i zapraszam do pochylenia się nad Słowem Bożym. Niedzieli już 30 w ciągu roku przeżywanej jako rocznica poświęcenia miejscowego kościoła. Każda parafia przeżywa tę wielką uroczystość poświęcenia własnego kościoła i tytułu tego kościoła. Nasza parafia też nosi tytuł pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego, czyli ten wyjątkowy przymiot Boży staje się dla nas wezwaniem, aby uczcić Boga za Jego nieskończone miłosierdzie, które jest ratunkiem i ocaleniem dla człowieka i świata. Nasz Kościół został uroczyście poświęcony przez księdza biskupa ordynariusza 16 kwietnia 2023 roku, czyli kilka miesięcy temu. Jest miejscem, gdzie składamy najwyższy hołd Bogu poprzez nade wszystko Eucharystię, ale i inne sakramenty, które są w każdej świątyni sprawowane, oraz głoszenie Słowa Bożego. Kościół jest miejscem spotkania człowieka z Bogiem, czyli jest miejscem sakrum, gdzie spotyka się ludzka rzeczywistość z boską rzeczywistością, czyli Bóg z człowiekiem, a człowiek z Bogiem. Sięgamy do tekstów Pisma Świętego, który ma szeroką gamę możliwości wyboru tekstów w tym dniu. Wybierzemy jednak te niektóre tylko czytania. Pierwsze czytanie to jest z Księgi Królewskiej, z pierwszej Księgi Królewskiej. Pokazuje ona króla młodego Salomona, który objął rządy po ojcu, wielkim królu Dawidzie. Salomon był człowiekiem jeszcze młodym, a więc niedoświadczonym, nie mającym jeszcze wprawy w sprawowaniu władzy nad ludem. Stąd zwrócił się do Pana Boga o światło, o mądrość, o pouczenie. I czytam. Salomon stanął przed ołtarzem pańskim wobec całego zgromadzenia izraelskiego i wyciągnąwszy ręce do nieba rzekł: O Panie Boże Izraela, nie ma takiego Boga jak Ty, ani w górze na niebie, ani w dole na ziemi, tak dochowującego przymierza i łaski względem Twoich sług, którzy czczą Cię z całego swego serca. Czy jednak naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Przecież niebo i niebiosa najwyższe nie mogą Cię objąć, a tym mniej ta świątynia, którą zbudowałem. Zważ więc na modlitwę Twego sługi i jego błaganie, o Panie Boże mój, i wysłuchaj tego wołania i tej modlitwy, którą dziś Twój sługa zanosi przed Ciebie. Niech w nocy i w dzień Twoje oczy będą otwarte na tę świątynię, na miejsce, o którym powiedziałeś, tam będzie moje imię, tak, aby wysłuchać modlitwę, którą zanosi Twój sługa na tym miejscu. Król Salomon modli się o mądrość potrzebną do sprawowania władzy nad ludem. Chce ten lud prowadzić drogami bożymi, czyli drogami prawdy, sprawiedliwości, drogami dobra. Pragnie, aby ten lud zachował przymierze ze swoim Bogiem, aby był Bogu wierny. Czyli swoją władzę polityczną jednocześnie naznacza tym wymiarem duchowym. Ma świadomość, że nie wolno oderwać rzeczywistości nadprzyrodzonej od spraw doczesnych, ponieważ wówczas człowiek w sposób bardzo subiektywny będzie rozumiał doczesność, czasami z wielką krzywdą dla narodu. Czy ta rzeczywistość nie jest nam dzisiaj potrzebna? Tak bardzo potrzebna. Dzisiaj żyjemy w takim świecie wielkiego zagubienia, zamętu. A wynika to z tego, że człowiek odrzuca Boga,
że liczy tylko na swoje umiejętności, swoją mądrość i wiedzę, które są dobre, ale nie zawsze wystarczające. Stąd wiele jest rozwiązań, które godzą w dobro człowieka, jego podstawowe dobro, jak życie, jak wolność, jak sprawiedliwość, jak współpraca czy współżycie między ludźmi i narodami. To widzimy, że tutaj jest wiele konfliktów, wiele nabrzmiałych problemów, których nie jest łatwo rozwiązać, ale i nie rozwiąże się bez Bożej pomocy, bez Bożego światła, Bożej mądrości. Tam, gdzie człowiek prosi Boga o światło, tam Boże światło daje rozeznanie głębokie, prawdziwe i uzdalnia do takiego krytycznego podejmowania decyzji dla dobra, obiektywnego dobra, nie subiektywnego, ale obiektywnego, zgodnie z naturą rzeczywistości. Sięgamy także do Ewangelii. Też jest możliwość wyboru tekstów przeznaczonych na tę uroczystość. My sięgniemy jednak do Ewangelii z świętego Mateusza. Mówi ona o pytaniu, jakie Jezus postawił swoim uczniom. To pytanie będzie Jezus stawiał każdemu z nas. I zapytał ich, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. On jest tym Synem Człowieczym, tym człowiekiem, w którym objawia się bóstwo, Bóg prawdziwy. Pytania czy odpowiedzi na takie pytanie padały różne. I Jezus stawia to pytanie uczniom, a wy za kogo mnie uważacie? I wówczas Piotr daje prawdziwą, pełną odpowiedź. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Od prawidłowej odpowiedzi na to pytanie zależy kierunek myślenia i życia człowieka. Jeśli dla nas Jezus jest Panem, Mesjaszem, Synem Bożym, to uczynimy wszystko, aby swoje życie podporządkować Jego nauce, Jego prawdzie, głoszonej Ewangelii, Bożemu objawieniu, Bożym prawom, czyli Bożym przykazaniom. Jeśli człowiek nie odpowie prawidłowo, to dla niego Jezus nie będzie niczym, co by go zobowiązywało do takiej mądrej postawy życia. Będzie wybierał własne ścieżki myślenia i postępowania czy decydowania. Stąd ten dramat w tym świecie. Przyjęcie Jezusa, czyli najwyższej prawdy, jedynej prawdy, obiektywnej prawdy, ukierunkowuje człowieka na zdrowe myślenie, na dojrzałe decyzje, na odpowiedzialne postępowanie, takie, które służy dobru każdemu i bez wyjątku wszystkim. Również sięgamy do drugiego czytania, które wypływa właśnie z, jak gdyby z Ewangelii. Skoro Jezus jest jedynym Panem, kamieniem węgielnym, czyli fundamentem dla Kościoła, dla życia człowieka, to jednocześnie święty Piotr, apostoł, mówi, że przybliżając się do Pana, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również niby żywe kamienie jesteście budowani jako duchowa świątynia. Czyli święty Piotr mówi tutaj nie tylko o świątyni kamiennej, ale również o świątyni ludzkich serc. Tak jak świątynia ma być obrazem jakiegoś piękna, czegoś wyższego niż doczesna rzeczywistość, nadprzyrodzona rzeczywistość, to tym bardziej to piękno musi się wydobywać z ludzkiego serca. Piękno miłości, piękno życia w prawdzie, w dobru, w świętości. Czyli te cechy moralne muszą być u fundamentu życia i postępowania każdego człowieka. Dopiero wówczas ten świat stanie się piękny, ludzki, bo ludzkie serca będą piękne, odnowione łaską Bożą. Stąd nie można zbudować świata
i życia człowieka bez Chrystusa. Będzie to wszystko oparte na jakimś chwiejnym fundamencie, który się łatwo rozwali. Natomiast budując na pewnym, niezawodnym fundamencie, jakim jest Jezus, człowiek buduje nie tylko doczesne dobro, ale i wieczne zbawienie. Dlatego święty Piotr dalej mówi: wy jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali chwalebne dzieła tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. Jezus, głowa Kościoła, niewidzialna, czyni nas swoimi uczestnikami, królewskim kapłaństwem, ludem świętym. To jest zobowiązanie, jakie otrzymaliśmy, aby być wierni Jezusowi, iść za Jego głosem, aby budować ten świat i swoje życie w oparciu o naukę Jezusa, nie żadną inną. Zapraszam wszystkich na Eucharystię, pozdrawiam. Niech dla nas Eucharystia będzie największym wydarzeniem, którą przyjmujemy i za którą jesteśmy wdzięczni Panu Jezusowi. Szczęść Boże.